Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, druga część poradnika do playlisty festiwalowej wiosna, pora gorąca, seria 25. Zostały tylko 4 wyzwania, 3 mistrzostwa i jedno krótkie. Ja już sobie wybrałem jakąś furkę pod te mistrzostwa. Pierwsze, od których zaczniemy. Tym razem playlista wydaje się być łatwa i krótka. Welcome back, Loco. Wybrałem sobie tą furkę, którą właśnie otrzymaliśmy jako nagrodę. Ponieważ wiem, że na pewno nie jeździłem jeszcze tą furką. Dlatego bardzo chętnie przetestuję i zobaczymy, czy jest dobra. Zrobiłem już wcześniej jakiś tuning pod B700. Prawdopodobnie będzie wszystko na torach, ale zobaczymy, nie wiem tego. Ale to co, na pewno jestem ciekaw tej furki. Start bardzo słaby, ale zobaczymy. Ale za to nadrabia sterownością. Jak hamulce. Też świetne. No właśnie. To w elektrykach jest właśnie dobre. A tych sobie zaraz dogonimy. Mamy na to 3 kółka. No dobra, popełniłem parę błędów, ale przynajmniej jest zabawa. Musimy powalczyć. No, to co właśnie jest świetne w tej furze. Sterowanie jest bardzo łatwe. Plus hamulce. Dlatego w większości możemy pokonywać zakręty bez hamowania. A na takich zakrętach hamować na sam koniec. I lecimy. I wyścig jest już nasz. No bardzo łatwa fura do opanowania. I myślę, że godna polecenia do tych mistrzostw. Szybko, łatwo i przyjemnie pokonuje się zakręty, wiedząc, że mamy tak dobre hamulce. Za chwilę już zaczniemy ostatnie kółko. Trochę nie ubuja, ale to jest nawet fajne. No i lecimy, już musimy tylko ukończyć
pierwszy wyścig nie mieli zaliczony. No dobra, ale tam jeden z nami walczy ostro. Cały czas muszę uważać, bo mogę jeszcze przegrać. No tak jak już wspominałem, ta fura jest bardzo łatwa do opanowania. No i jest naprawdę bardzo dobra. Przejdźmy do kolejnego wyścigu. Kolejny tor, tak, pewnie będą same tory. To jest dla mnie bardzo dobrze znany tor, łatwy tor. Będzie można tutaj trochę przycisnąć. Fajnie, fajnie się to furko naprawdę gra. I najfajniejsza jest właśnie ta zabawa, jak się goni tych przeciwników. Później już to uciekanie nie jest tak ciekawe. Już prawie ich mam. To jest właśnie to, że nasza furka o wiele lepiej pokonuje te zakręty. I tyle mnie widzieli. Może nawet bez hamulca tam można. No jest naprawdę bardzo łatwo. Jest chyba najłatwiejsza fura do opanowania z całej gry. Owszem, mogła być szybsza, ale przy tym tuningu to i tak jest dobrze. No i lecimy, ostatnie kółko, więc
tak jak widać, bardzo łatwe mistrzostwa. No i za chwilę już będzie meta. Czy na koniec popełniłem błąd? Dobra, jeszcze jeden wyścig i przejdziemy do kolejnych mistrzostw. Oczywiście, że tak. Czyli, że tor. Ale ten jest chyba krótki. Za to wiadomo, że w dodatku będą same odcinki. No i ten ostatni wyścig okazuje się dosyć trudny. Co ciekawe, trzeba od samego początku po prostu postarać się wyjść na prowadzenie. Dobrze pokonywać te zakręty, nie popełniać błędów, łapać tunel, kosić zakręty również. Dobra. Mocno zwolniło auto nam teraz. Teraz musimy uważać, bo tamci sobie wykorzystują na sobie tunel. W ten sposób przyspieszając i oddalają się ode mnie. Okej, czyli tutaj możemy zyskać. Dobra, łapiemy tunel. Mam cię już praktycznie. Dawaj tunel swój. Jest szybszy. No okej. Zahamowałaś, no i pięknie. I lecimy. Drugie kółeczko. Wszyscy są bardzo blisko. Nie da się tutaj rozwijać konkretnych prędkości, a nawet nie byłyby one tutaj dobre, ponieważ mamy dużo ostrych zakrętów. Aczkolwiek zaczynamy już ostatnie kółko. No, jakim fajnym łukiem się udało pokonać ten zakręt.
Jazda. Już niedaleko. No i do mety. Okej, czyli teraz tutaj mamy mistrzostwa. Miejmy nadzieję, że będzie więcej odcinków tym razem. Zobaczmy, czy jakąś furkę już mamy przygotowaną. Ford Bronco. Albo może Raptora. Mamy Grand Cherokee też. 6,8. Weźmy Raptora. Kurde, jak wszyscy poszli. Aczkolwiek. Uciekajcie, uciekajcie. Na początku jak zwykle przepychanka jest delikatna. Ale prędkość fury, kurde, robi swoje, wow. Wow. Ależ ten pick-up pędzi. Niesamowite. Nawet jak czasem łupnę, to nic. Ojej, ta prędkość jest straszna. No, jak widać, jest to bardzo trafny wybór. Fura sprawuje się perfekcyjnie. Jest dodatkowo niesamowicie szybka. Jak na pick-upa. No i co? I meta. Pierwszy wyścig zaliczony. Bardzo szybko.
Kolejny odcinek, fajnie. Może będą 3 odcinki? Okej, tą furką to sama przyjemność, trzeba przyznać. Jest to bardzo szybka furka, więc czasami trzeba uważać na to, żeby nie pominąć żadnej bramki. Bo wygrać na pierwszym miejscu jest bardzo łatwo. Aczkolwiek trzeba uważać na prędkość naszej fury. Bo czasami jest to przeszkoda. Ale to, co jest dobre, że możemy się obijać o bandy, bo wiadomo, że fura nam się nie wywróci, nie będzie dachować, nie straci również bardzo dużo prędkości, tak jak mniejsze, lżejsze. No i dobra, gonimy ich. Trochę nam się oddalili, aczkolwiek momentalnie tutaj dogonimy wszystkich. Za mocno przyłupałem, ale to nic. Połowa odcinka już za nami. Za chwilę wyprzedzimy. W ten sposób. Już niedaleko do mety. No i mata. No, bardzo szybkie są to wyścigi. Jeszcze jeden i przejdziemy sobie do dodatku. Również odcinek. Dobra, lecimy. Proszę, jak łatwo. Jak łatwo. I już gonimy pierwszego. Którego już mamy.
bardzo fajny wyścig, trzeba tylko uważać na prędkość tego pick-upa, a poza tym to zabawa. No dobra, połowa odcinka, nawet więcej niż połowa za nami. Niechcąco przełączyła mi się kamera. Okej, to na pewno udało się lepiej zrobić, ale i tak mamy ogromną przewagę. No i do mety. Okej, lecimy do dodatku. Okej, Mitsubishi z 99. To już te Mitsubishi zrobiliśmy. Okej, przenieśmy się. Udało się. S1900, tak, takimi furkami. 8,2. Chyba to wybiorę.
fura bardzo dobra, ale to co już mogę powiedzieć, łatwo nie będzie. Są to bardzo hardkorowe wyścigi. Fura jest jak najbardziej godna polecenia. Jest to naprawdę bardzo szybka fura. Ze świetną sterownością, świetnymi hamulcami. Jedynie tylko ręczny. Lepiej nie używać, bo za mocno wpada nam furka w poślizg. Co za prędkość, no kurde. Co za przyspieszenie. No naprawdę, fura leci tak szybko, że to jest straszne aż. No i właśnie. Pierwszy poważniejszy błąd, ale to nic. Cała sesja zakrętaców. Ale jaki długi wyścig w ogóle, dopiero zauważyłem. Gdzie ty? Chyba dziewiakiem. Dobra, meta. Trudny wyścig. Ciekawe jaki teraz będzie, zobaczymy. Furki nie zmieniam, bo jest bardzo dobra. Aczkolwiek tak jak mówię, trzeba uważać na prędkość. Trzeba się po prostu przyzwyczaić do tej mocy, ale furka jest świetna. To jest niezaprzeczalne. O kurde, co za prędkość. Jeden spadł chyba. Spadł z mostu.
pędzimy, bo tutaj ciężko by robić sobie odległość do przeciwników. Ale fura spisuje się naprawdę bardzo dobrze. Śmiga po ulicach aż miło. Powacinka za nami. O kurde. Szalone wyścigi, naprawdę. Wysoka klasa tuningu i dobre fury dopuszczone, więc to jest właśnie to. Ale i odcinki długie. Dobra meta. Jeszcze jeden wyścig. Dobra, pora zakończyć mistrzostwa. Mając taką furę, to mamy gwarancję wygranej praktycznie. Ależ ta fura pędzi, no kurde. Jeden ten cały czas mnie ostro goni. Ciężko naprawdę na drodze się utrzymać tak szybko furą. Kurde, co za prędkość.
No nie jest to łatwy i przyjemny wyścig, nie mogę tego powiedzieć. Poza tym nie znam w ogóle tego wyścigu. Nie pamiętam. No i dobra, i meta. Nie no, te ostatnie mistrzostwa były po prostu trudne. Okej, wszystkie zadania zostały ukończone, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę drugą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!